Okej, moi drodzy, a więc witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w drugim odcinku ze serii Abzu. A więc co, no moi drodzy, jestem tak naprawdę po 25 minutach po publikacji pierwszego odcinka, także jakoś tak za bardzo nie mogę sprawdzić, jaki jest odbiór pierwszego, ale, znaczy w ogóle jaki jest odbiór serii, ale no stwierdziłem, że i tak nagram, ponieważ gra mi się podoba i myślę, że i tak będę chciał ją skończyć na kanale, co by nie było. Także co, no nie przedłużając, klikamy continue i lecimy do gry. W takim razie. No. Ojku, ale przyjemny. Ja może cały czas będę się powtarzał, że przyjemnie i przyjemnie, ale po prostu no, ta gra taka jest, ale okej, postaram się to ograniczyć. Chociaż tak naprawdę z tego co widziałem to gdzieś tam na początku, jak teraz, no mówię, niewiele czasu minęło, ale widzę, że tak wyświetlenia całkiem tam fajnie sobie poleciały. Także myślę, że całkiem przyjemnie, chyba wam się to podoba. Nie wiem, to takie mam wrażenie, ale to zresztą możecie pisać w komentarzach. Zresztą mówiłem to też w poprzednim odcinku, także no, wiecie o co chodzi. Dobrze, wpływamy sobie w takim razie do jaskini, znaczy jaskini, świątyni. Okej, znowu mamy to czerwone światło. Ciekawe tak naprawdę, czy pewnie dowiemy się później, ale o co chodzi dokładnie z tym drugim światem tak naprawdę? No bardzo to jest interesujące, o co tak naprawdę chodzi, czy my się przenosimy między światami, czy o co chodzi? No bo tak cały czas mówię, że światy, ale pewien tak naprawdę no nie jestem i nie wiem, czy będę tak naprawdę, ale no mam taką nadzieję, że dostanę w pewnym momencie odpowiedź na to pytanie. Znowu podlatujemy do tego bloba i oddajemy część siebie. Okej, to jest chyba nawet tak, to jest dokładnie, to tak samo to wygląda. No i znowu zasilamy, o, jakieś inne te stworzenia wyleciały, to chyba są, o, orka chyba może? Nie wiem, tak to trochę wygląda. Nie mam żadnego pojęcia. Ale takie duże, czarno-białe. Trochę jak ryba, ale pewnie ssak, chociaż nie wiem. To będzie ładnie. O, ej. Albo to jest, nie no, wygląda trochę jak orka w sumie. Albo nie jak orka, tylko tan. Ale zapomniałem, jak to się nazywa. Ach. Ale to jest ładnie, ładnie się teraz zrobiło. Czyli my tak jakby oczyszczamy z takiego, z takiej ciemności te miejsca, do których przelatujemy. Ale no, właśnie ciekawe o co chodzi. Czy one no, są takie pochłonięte w mroku, nie? To tak ładnie określając, ale ciekawe dlaczego tak naprawdę. Mam nadzieję, że się tego dowiemy. No tak naprawdę tu jest bardzo dużo tajemnic, nie? Poza tym, kim jesteśmy, co robimy na środku wody i tak dalej, nie? Bo to też jest interesujące. A tutaj będziemy mieli chyba podsumowanie znowu, o ile się nie mylę, czy w sensie tak myślę, że będziemy mieli znowu podsumowanie... rekin. Podsumowanie poziomu, który przeszliśmy. Czy to nie jest ten rekin przebrzydły z poprzedniego odcinka? Możliwe, ale on tutaj jakby też oddał swoją część. Ciekawe, może on jest jednak czymś ważniejszym? No i tutaj widzimy, że znowu są dwie muszelki jakby na trzy, także chyba znowu jednej nie zebrałem. No szkoda. Ale nie wiem, no nie znalazłem na pewno. Nie wiem, czy widzicie w ogóle nasza postać, tak mimowolnie się patrzy w tamtą stronę, także to nawet tak by miało nam sugerować, żebyśmy się tam popatrzyli. Dobra, wypływamy w takim razie. Wow, jaka ławica. No, zgaduję, że mamy tam płynąć, chociaż rozejrzę się jeszcze. Chwila, moment. Nie, tutaj nic chyba nie ma. Nie, tak szukam, bo wiecie, jakieś muszelki, nie muszelki, jakieś dziwne rzeczy. To na pewno nic nie ma, no bo na dół nie popatrzyłem. Jakiś dziwny skaner mi się włączył. A, okej, zgaduję, że to nam pokazuje, gdzie mamy... Okej, dobra. Nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Zgaduję, że po prostu to nam pokazuje, gdzie mamy płynąć. Taki system nawigacji tak jakby w tej grze. Okej, przepływamy przez tą ławicę. Więc zgaduję, że można było ją też sobie opłynąć dookoła, ale... Wow, zgubiłem się. Ale okej. Dobra, wlatujemy znowu następne jakieś takie dziwne, trójkątne wrota. Ciekawe. Kult trójkąta? Dobra, spacja. Okej. Otwieramy. No i rozstajemy się z naszym robocikiem. O, i on leci tutaj po środku w takim razie. Ciekawe, czy można było ich na przykład więcej zgarnąć. W tym poziomie, czy jakby jeden to jest wszystko, co mogłem. Nie wiem, wiem, że no, pominę pewnie jedną muszelkę. O ile w ogóle o to chodzi, no bo tam jakby wygląda to, jakbyśmy mieli trzy miejsca na muszelki i te dwa są zapełnione, a jedno jest puste, także... Domyślam się, że tam właśnie można było jeszcze jedną gdzieś znaleźć. Taki pomarańczowy poziom. Okej. Klimatycznie dosyć, ale spokojnie. Dobra, to mam jakiś łańcuch. Tak jakby pierwsza rzecz, która mi intuicja podpowiada, żeby za tym łańcuchem płynąć. Łańcuchem.
Postaram się w sumie teraz jakoś tak bardziej się rozglądać, żeby znaleźć wszystkie te muszelki. Może tu na górze? Nie, dobra. Bo szczerze mówiąc, trochę mi na tym zależy. Nie wiem dlaczego, ale no, mam taką chęć znaleźć wszystko, co mogę znaleźć. Okej, okay, dobra. Ja bym najpierw poleciał sobie z tym... Albo dobra. Poeksplorujmy sobie, lecimy w dół. Nie wiem, tam jeszcze na górę nie patrzyłem, ale zaraz, najpierw w dół. Zobaczmy, co tutaj możemy sobie znaleźć. Tutaj już widzę, że jest coś do... Wow, mi dziwna postać poleciała. Dobra, tutaj mamy chyba... Tak, tu jest robocik, tak myślałem. Tam już widzę następne miejsce do odblokowania. Dobra, chodź robocik. O, a ten sygnał wysłałem. O, ty już będzie sobie z nami pływał. Okej, okay, dobra. Mamy pierwszego robocika. Ciekawe, czy będzie można znaleźć więcej, tak naprawdę. Tutaj mamy to miejsce, co mówię, żeby odblokować sobie. Eagle Ray. O, i teraz sobie wypuszczamy płaszczki, tak jakby... Chyba płaszczki, znaczy mam takie wrażenie, to wygląda jak płaszczki, także... Dobra, płyniemy sobie... chciałbym... Tak, no to dobrze, że powiedziałem, że płyniemy, bo pewnie byście się nie domyślili, nie? chciałbym zobaczyć, czy tu coś może jeszcze się nie znajduje, ale wygląda na to, że chyba już nie. No wygląda trochę jak taka pusta przestrzeń, nie? Dobra, wydaje mi się, że już możemy polecieć do góry, poziom wyżej. I tutaj tak, mamy tutaj jakieś wrota, które są zamknięte. Czy możemy je sobie otworzyć robocikiem, czy nie? Tak, możemy. Okej, okay, dobra. I pewnie na tym to polega. Ja zgaduję, że musimy lecieć sobie tym łańcuchem, ale myślę, dobra, jak sobie to otworzyłem już, to niech się otworzy w takim razie. To w ogóle jest niebieskie. Zawsze mieliśmy czerwone te przejścia, jakby do otworzenia. Chciałbym najpierw sobie zobaczyć, zwiedzić cały ten obszar, na którym najpierw się znajdujemy, a później polecimy za tymi łańcuchami, żeby tak po kolei sobie wszystko... Na pewno zwiedzić, dokładnie. Dobra, tutaj jest chyba następny łańcuch, tak. Czy na przykład tutaj się coś znajduje, bo tak ładnie wyglądało to. Nawet jakoś tak na niebiesko się coś świeci. Nie wiem. Nie, tutaj nic nie ma akurat. No dobra, a gdzieś na górze, tutaj już widzę, że mamy jedno miejsce do blokowania. Tutaj są miejsca do medytacji. No jest tego tutaj sporo. Dobra, to jest duży obszar tak naprawdę. Spacja. On nawet nie będę tego czytał, prawy dolny róg, nie mam takiej opcji. Ale okej, okay, te rekiny takie, te młotowate, nie wiem jak one się nazywają, nie znam się na rekinach. Ale wiecie o co chodzi chyba. Okej, okay, tutaj mamy chyba miejsce do tego łańcucha, który on sobie tutaj leci. To najpierw sobie chcę odblokować to. Dobra, cyk. A nie, nie chciałem entera. Escape. Dobra, wstajemy. I teraz tak, tu mamy odblokowane, wydaje mi się, że chyba widziałem jeszcze jedno miejsce do medytacji i ono było, albo nie wiem, czy to jest do medytacji właśnie, czy to są po prostu takie posągi, chyba nie, tak, to są po prostu posągi, okej. Okay. I to trochę wygląda jakby, widzicie, tu jest ten rekin młotowaty, a tam jest coś jeszcze innego. To, i to wydaje mi się, że teraz wypuszczyliśmy. Jak mówię to i tak dziwnie macham myszką, to chodzi o to, że jakbym siedział, patrzył mniej więcej gdzieś tam, gdzie się głowa znajduje. Proszę bardzo, mamy drugiego robocika do blokowania. Tak myślałem właśnie, że jeden to jakoś tak mało. Dobra, chodź tutaj. A śmiesznie się tak na głowie rozwił. No dobra, już mamy, będziemy mieli dwóch towarzyszy. Towarzyszy. Szukam cały czas muszelek, tak szczerze mówiąc, bo na pewno gdzieś tu musi być. Na 90% gdzieś tu będzie muszelka, ale nie widzę. Możliwe, że jednak gdzieś za jakimiś wrotami. Czy ja to otworzyłem chyba to akurat, nie? Na pewno musiałem. Tak, bo się nie świeci, przecież nie ma tej antenki dziwnej. No dobra, no to w takim razie myślę, że najpierw chciałbym sobie popłynąć... A, czekaj, tutaj może coś będzie, bo tak tutaj jest dużo tych wodorostu, trawo podwodnej, coś ten... Ale nic tam nie ma. Wow, skupiłem postać. Czy tutaj na górze coś będzie? Nie, tutaj nic na górze nie widzę. Tam już widzę, chyba będzie miejsce do odblokowania, o ile tego jeszcze nie zrobiłem, ale wydaje mi się, że nie. Pyk, pyk. O, dobra, udało mi się wyklikać. Tak, to jest dopiero do odblokowania. Dobra. Okej. Okay. Zebra Shark. Następne rekiny, jakieś inne. Zebrowe. Dobra. Dobra, wydaje mi się, że jakoś serio tak autentycznie... A nie! Dobra, my tutaj będziemy stąd wychodzili. To są wrota, które musimy otworzyć i musimy odblokować obydwa łańcuchy. Tak to wygląda. O. Cześć. Ej, czy to nie są... ten? Foki? Nie foki. Tak, foki, dobrze mówię. Ale fajne dźwięki wydają. Wow, ej, to brzmiało trochę jak szczek po lewej, z lewej strony. Ale nie wiem, takie wrażenie miałem. Dobra. Myślę, że to tak. Chciałbym polecić najpierw tym łańcuchem.
Tutaj go trzeba... Okej, okay, spacja. Mogę to sobie zrobić. Czy te roboty jakoś mi pomogą, czy cokolwiek, czy... Nie. Okej, okay, nie, po prostu to odblokowałem. Dobra. Proszę bardzo, pierwszy łańcuch ruszył. I chyba już po prostu ta część wrot się otworzy. Tak, ja mam wrażenie... Tak, widzicie, woda się zaczęła lać z tej głowy ryby, tak jakby. No dobra, no to mamy już jedno miejsce odblokowane w takim razie. A ciekawy jestem, bo też ten drut, ten łańcuch leciał tak jakby od góry. Ale nie wiem, czy to akurat w tym miejscu. Nie, to chyba... Nie, nie, to nie to miejsce, dobra. Czyli to po prostu z tej strony. Dobra, no to w takim razie... A, się tam świeci to przejście. W takim razie musimy sobie lecieć tutaj, żeby odblokować ten drugi łańcuch. Tutaj w ogóle... Zobaczcie. Tutaj leci sobie jeden łańcuch. Tak, okej, okay, w tą stronę. A tutaj leci drugi, w dół. Aha, on się tutaj urywa i... Ale czekaj, a spróbujmy go wyśledzić. On się tutaj urywa. Tak. Tak, idzie po... A może nie się nie urywa, tylko jest pod ziemią po prostu. Tu mamy jakieś inne... I tu się kończy. Okej, okay, ciekawe. A tak jakby jednego nie mamy opcji otworzenia. Ciekawe, co to blokowywało. No, pewnie się nie dowiemy, bo to już się takie zniszczone. A, halo, mogę? Okej, okay. Nie wiem, dlaczego mi się postać zatrzymała. Dobra, płyniemy. O, i tutaj mamy po prostu do odblokowania następne te... Czy tutaj nie ma nic do odkrycia, jakoś tak z boku czy coś? Nie wiem, cokolwiek. Tu gdzieś naokoło. Kurde, no, trochę mi się nie chce wierzyć, że tu żadnej muszelki nie ma do odblokowania, no ale okej. Okay. Jak nie, to nie, no, wydaje mi się, że zwiedziłem naprawdę już większość przynajmniej terenu, który mogą zwiedzić. Dobra, spację. No i proszę bardzo, kolejny łańcuch poleciał. I czysto teoretycznie powinien nam się teraz już odblokować te wrota, którymi mamy przepłynąć dalej. Tak, leci woda z drugiej, tak, i odblokowują się. A więc płyniemy w tamtą stronę. Przez te wrota, w tamtą stronę. Troszeczkę bez sensu gadam w tej serii, nie? W sensie jakby mówię to, co się dzieje na ekranie, tak trochę, ale to nie wiem. Może mamy akurat, nie wiem, widzów, którzy tylko słuchają. To się do... Nie, no żartuję sobie. Ale... Nie, no tutaj za bardzo nie ma co mówić, nie? Ja tak, spodobało mi się w ogóle na poprzednim odcinku, że troszeczkę sobie tak mogłem poruszyć jakieś in... Ej, znikły mi płetwy na chwilę. Wow, to było dziwne. Jakoś tak zbagowałem chyba lewy przycisk myszy. Dobra, tutaj jak nic musi być coś do odkrycia. Już widzę nawet coś do odkrycia. Tu po lewej czegoś nie ma? Nie, nie ma. Dobra, tutaj mamy na pewno. Wśród tych, nie wiem, zarośli. Nie wiem trochę jak nazywać, no bo to wszystko jest pod wodą, nie? I to pewnie ma jakieś takie swoje lionfish. Uuu, one są ładne, te rybki. A, te tygrysie. Ryba tygrysia? Tak? Dobrze myślę? W sensie nie tygrysia, tylko ta... no, nie, no chyba ty... Nie no, bo lwia to... Chociaż może lwia? Ryba? No nie wiem. Dobra, tutaj można płynąć do góry, a... Wow! Można wyskoczyć z tego, z powierzchni wody. Okej, okay, a możemy sobie tak trochę na dłużej? Czy tak nie bardzo? Wolniej, wolniej. Wow! Okej, okay. W sensie nic tam to nie daje, ale można. Czemu nie? No dobra. czy nie ma tu na pewno żadnej muszelki? No, musi coś być. Musi, po prostu musi. Tutaj może najpierw sobie zwiedźmy górny poziom, a później spłynę na dół. Tutaj to wygląda autentycznie, jakby coś tutaj miało być ukryte, no, ale... Ale nie, no nic nie ma. Nic tutaj nie ma. Dobra, płyniemy w dół. W takim razie, może coś jeszcze tutaj między poziomami będzie? Ale nie, no to zauważyłbym, bo naprawdę tych muszelek jest troszeczkę ciężko nie zauważyć, już jakby jesteśmy w miejscu, w którym one powinny być. Bo się, no, ona w miarę się świeci, w sensie jest bardzo jasna. Dobra, tutaj może za przejściem jakoś tak sprytnie ukryte? Nie, na górze, na dole... Do góry nie można nawet popłynąć, także nie. Dobra, no nic tutaj takiego nie widzę. Tutaj są bardzo ładnie oznaczone światłem miejsce do medytacji. O nie, rekin. Ej, ten rekin nas śledzi. Wydaje mi się, że serio, jakby co ma jakiś związek. Nie dość, że z tym, że tutaj... A nie, naprawdę tutaj nie można medytować? Okej. Okay. Dobra, czyli po prostu tutaj miałbyś miejsce, w którym przepłynął sobie rekin. To wygląda, jakby coś tutaj miało być. On się tutaj ukrywał tak swoją drogą, ale nie, nic tutaj nie ma. I jest muszelka w tym miejscu. Nie, dobra, to jednak jest tutaj muszelka. Coś tutaj jednak było. Dobra, mamy muszelkę, chociaż jedno. Przynajmniej tyle, dobrze. No i dobra, o, ale mi wystrzeliło do góry. Wow,
A czasem troszeczkę ciężko jest zapanować nad tą postacią, ale no okej. Może to też jest kwestia tego, że po prostu ja nie umiem. Wydaje mi się, że ten rekin nas gdzieś prowadzi albo coś, bo to... No, on też zniszczył tego robota, może te roboty są złe? Bo jak widzieliście, postacie, które były na tych hieroglifach, które były bardzo podobne do nas, były pokazane obok tego rekina, że one jakby czciły go. Tak to wyglądało trochę. Jakby ten rekin też im coś dał, znaczy w sensie też jakby nam. Następny duży obszar i tam jest do tego. Znowu to miejsce do przejścia na inny świat. Ale jak na razie chciałbym sobie zwiedzić to koła tutaj, bo zgaduję. Domyślam się, że coś tutaj może być. No tak jak mówię, ten rekin wygląda troszeczkę jakbyśmy go czcili kiedyś. I jakby on nam coś dał, to coś, co my dajemy teraz w tym drugim świecie. Ta część siebie, nie? Ciekawe. Może te roboty są właśnie jakieś złe? No też ciekawe jest jakby, że ten świat został tak jakby podzielony takimi wrotami, które nie wiadomo właściwie co robią i dlaczego są. No to troszeczkę wygląda tak jakby... nie wiem jakby to powiedzieć. Tak jakby ten świat kiedyś sobie żył fajnie, tylko że no jak widzicie nie widzimy, znaczy nie znajdujemy tutaj żadnej z jakby naszej... z naszego gatunku? Nie wiem jakby to powiedzieć. Ale no wiecie, nie ma tutaj żadnej innej takiej osoby, czy tam postaci wyglądającej jak my, nie? Nie ma tutaj nikogo przypominającego nas, tylko są te roboty. Możliwe, że po prostu jakaś dziwna opcja cywilizacja przejęła kontrolę nad naszym światem, bo te wszystkie zgliszcze wyglądają jak nasze, ale te wrota, które my otwieramy, nie do końca. Nie wiem. Znaczy to tak dopiero takie spekulacje, chociaż z drugiej strony mamy na plecach ten trójkąt, który mógłby wskazywać, że w sumie to jesteśmy powiązani z tym wszystkim i te roboty też są żółto-czarne, ale nie wiem. Nie wiem. Wszystko to jest bardzo interesujące. No też ten świat jest bardzo tajemniczy i do końca nie wiem jeszcze co tutaj robimy. Na pewno odblokowujemy... Ej! Wow, tu są te muszelki, które ja zbieram i one tutaj żyją i tu wychodzą sobie z tych muszelek ten... nie wiem w sumie co żyje w muszelkach, tak naprawdę w takich, no ale zwierzątka takie ładne. Wow, i pewnie tutaj wszystkie te muszelki... O! A tutaj jest za nami... O, okej. Czy to są jakby miejsca, które już odblokowaliśmy, a jakby widzicie, to jest odblokowane z tej strony, tutaj jest odblokowane, bo widać, że już tutaj wyrósł ten, no, ten jakby wodorost. Tutaj nie jest odblokowane i tu nie jest odblokowane, tak jakby mielibyśmy jeszcze to jedno i jeszcze jedno do odblokowania, tak to trochę wygląda. Ale tam na górze widać te wszystkie muszelki, które my tak jakby znajdujemy w tamtym świecie, także to ma jakiś wpływ jeszcze nawet na świat. Ciekawe. Czy to są jakieś pradawne... Ej, no płetwy mi znikają. Autentycznie. Czy to są jakieś takie pradawne, nie wiem, stworzenia, które żyją właśnie między tymi światami? Ej, nie, wydaje mi się, że te płetwy znikające to jest element mechaniki gry. Bo myślałem na początku, że to jest bug, ale w momencie, w którym użyję tego przyspieszenia, one wtedy znikają i się pojawiają z powrotem. Możliwe, że jakby to ma, to jest taki po prostu czasowy boost i później musimy płynąć trochę wolniej. Taki jakby efekt zmęczenia. Możliwe, że to jakoś takie zaimplementowane. No dobra, w takim razie otwieramy następny poziom, w sensie oczyszczamy. Wow. A bardzo jest ciekawe, też ta jakby ciecz, która się wylewa, nie? To nie jest woda. Też z niej wypływają kropelki do góry, to jest bardzo interesujące. Są jakieś bardzo ładne chyba rekiny, chociaż nie wiem jakie, ale duże i ładne. Okej. No i znowu ożywiliśmy kolejny teren, tak jakby. I otworzyliśmy wrota. Dobra. A więc, wow, bo przybliżenie na rybkę. W takim razie płyniemy... A można na przykład wpłynąć... Cześć rybka. Można wpłynąć na przykład w dół. Proszę bardzo. Przez ten świat. I da się. Wow. Wow, ale... Aha, okej. Okay. To jest... Okej. Okay. I od razu na mnie wyrzuca do góry. Ale troszeczkę się dało. Tak jakby przepłynąć przez ten świat. Tylko, że no niestety nie ma takiej otwartej mechaniki w grze. Z możliwością przepływania. Tu mam jakiś inny poziom. Tu jest jakaś woda. Ej. My tutaj puściliśmy tą dziwną ciecz, która właśnie wylała się z tamtego świata i ona, widzicie, leci sobie tym kanalikiem. I mamy znowu te nasze postacie, hieroglify. I tutaj mamy tak, mamy znowu to miejsce z muszelkami. Wszędzie znajduję po dwie, nigdy nie znajdę tej trzeciej muszelki. Nie wiem dlaczego, mam jakiś problem z tą muszelką. Okej, i tutaj mamy... nic tutaj nie ma. Wydaje mi się, że te muszelki po prostu powinny być... Wow, i tutaj też są muszelki. Czy mogę je zebrać, czy one tylko tak sobie tutaj po prostu... Czy one... Ej, nie, te muszelki są tutaj ożywione, ale nie wiem. Nie wiem, bo tutaj jest więcej jednak.
Dobra, to właśnie wygląda, jakbyśmy mieli mieć z tym interakcję. O, i nalewa się tutaj ta ciecz. Wow. Okej, mamy pokazane, że tak, jest tutaj nasza postać wlewająca tą ciecz do... Okej, jest ten element właśnie energii ciekawy. Mamy wrota. Tu są te świątynie narysowane. I tutaj jest ten dziwny czerwony element. Ciekawe. No dobra, interesujące. Wygląda trochę jakby cała cywilizacja powstała na tej cieczy i na tych energii. Tej części, tych kulek. Ciekawe, tu mamy ładne okno. I zgaduję, że tutaj znowu sobie uruchomimy następny poziom po to, żeby to przepłynęła dalej. O, okej, okay. Tutaj są te wrota naszkicowane, czyli jednak tutaj nie ma żadnej dziwnej opcji cywilizacji chyba. Też nie wiem, czy widzicie, ale... wydaje mi się, że tam nie było. A tutaj jest, nie dość, że te postacie tutaj wyglądają inaczej, bo mają czerwoną twarz, to tutaj się świeci czerwony trójkąt na środku. A jak sobie cofniemy się chyba tutaj, tak mi się wydaje, to chyba nie było na... Tak, w ogóle te postacie wyglądają trochę inaczej. Nie mają tego czerwonego prostokątu. Ale czy trójkątu? Boże, cały czas mylę figury geometryczne, a. Dobra, tutaj przepływa sobie dalej ta ciecz. Czy tutaj coś po lewej nie ma? Nie. A to wygląda, jakby tutaj coś mogło być. Jakaś dziwna znajdźka albo co. No dobra. Okej, przepływamy dalej. Tutaj też nic nie ma, są po prostu okna i te wodorosty tak jakby. Dobra, ciekawe, gdzie tą ciecz prowadzimy. O, okej, dobra, miejsce do BDT. A może najpierw odblokujemy sobie to. Żeby tu się jaśniej zrobiło. Proszę bardzo. O, jest ten rekin. Widzicie, ten rekin wygląda, jakby miał jakiś bardzo duży związek z tym wszystkim. Tutaj mamy znowu te hieroglify czczące, te wolorosty, w sensie postacie. I znowu jest ten rekin. O! Coś tu się stało. Możliwe, że jakaś rybka zjadła jakąś inną rybkę, bo to taki trochę głos, dźwięk był. Dobra, odblokujmy sobie to miejsce do medytacji. Okej, nie mogę sobie teraz z niego wstać? Zdążę? Zdążyłem, dobra. Fajnie. No i płyniemy dalej przez wrota, które otworzyliśmy. I znowu tam na dole, na ziemi był ten czerwony punkt dziwny. Tutaj się chyba nam się przejście zawaliło. To już pewnie mamy jechać gdzieś w lewo. Ale okej, ciekawe. I tutaj mamy znowu te wrota. Dobra. Cały czas to jest bardzo interesujące, o co tak naprawdę chodzi, nie? No ale dobra, no to w takim razie przepływamy. To w ogóle te wrota wyglądają bardzo, bardzo nowocześnie względem reszty wszystkich jakby tych hieroglifów i tak dalej i całej budowy, a jakby te wrota, no mówię, no wyglądają jakby były takie bardzo nowoczesne, no nienaturalnie nowoczesne względem jakby reszty gry. Okej, okay, przepływamy sobie przez kolejny, znaczy wpływamy na kolejny poziom. No dobrze, moi drodzy, bo chciałem robić sobie te odcinki takie mniej więcej półgodzinne, także myślę, że to byłby moment, w którym moglibyśmy tak naprawdę zakończyć ten odcinek, drugi. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli seria wam się podoba, to możecie zostawić łapkę w górę. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków, czy to z tej serii, czy może z innych serii, bo jeżeli może by się przyjęły na kanale, a ja lubię takie gry, gry w takim jakby podobnym klimacie do tego, też takie krótkie gry fabularne, to myślę, że moglibyśmy sobie zacząć ogrywać takie gry na kanale. Zresztą w ogóle ta gra jest dosyć stara, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, że jakoś nie za dużo osób ją ogrywało, sam PewDiePie ją ogrywał, także w sumie to dosyć dużo osób. Także co, może jeszcze na samym końcu zapraszam oczywiście na Discorda, to link jest w opisie, tam jakby nie ma dosyć dużo osób, także jakby zapraszam, Discord jest bardzo fajnie otwarty i nie dość, że tam jest dużo informacji na temat kanału, to... No, można sobie pogadać, nie? Nawet ze mną w sumie. Może nie na głosowych, ale na czacie na pewno. I zapraszam oczywiście też na Instagrama. Link jest też w opisie. A tam można zobaczyć, jakie zdjęcia robię. To w sumie dosyć oczywiste. No dobrze, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.